Witam serdecznie, zapraszam dzisiaj na kolejny przepis. Będę robiła kurczaka nadziewanego. Przed umyciem trzeba poucinać kuperek końcówki skrzydełek, wyczyścić ładnie, dobrze opłukać i moczyć około 2 godzin. Ucinamy także szyję, tak żeby nie zrobić dziury na wylot. Te boczne fragmenty skóry zostawiamy, później możemy je zaszyć. 2 łyżeczki musztardy, dodaję ją od razu do soli. Do marynaty dodam także około 1 łyżeczki miodu. 2-3 łyżeczki jogurtu i mieszankę ziół, troszeczkę pieprzu, papryki, majeranek, zioła prowansalskie, rozmaryn, bazylia, tego typu zioła. Zioła mieszamy i sypujemy do marynaty. Osobiście polecam tymianek i rozmaryn. Do mięska to najlepsze ziołowe, świeże przyprawy. Mieszam wszystkie składniki marynaty. Jeszcze jeden składnik marynaty. 1 ząbek czosnku. Warto go tak przygnieść i posiekać. Do marynaty także można dodać troszeczkę oleju. Około 1-2 łyżek zwykłego oleju do smażenia rzepakowego. Dobrze wymieszaną marynatą można teraz nacierać kurczaka. Zacznę od wnętrza, wrzucę tam kilka łyżeczek marynaty. Wetrę we wszystkie ścianki kurczaka. Inne produkty, które są w lodówce, przejdą nam tym zapachem, dlatego warto przykryć tak nasmarowanego, dobrze namacerowanego kurczaka i trzymać do następnego dnia, około 12 godzin. Podczas kiedy marynuje się kurczak, przygotowuję do niego nadzienie. Użyję 2 ćwiartek. Około 30-40 deko podrobów, u mnie tutaj są żołądki i wątróbka drobiowa. 1 marcheweczka, 1 pietruszka, kawałeczek selera, 2 ząbki. Tutaj jeszcze wrzuciłam kawałek gałki muszkatołowej, bardzo dobrze podkreśla smak nadzienia. 1 cebula, zaczęłam już ją kroić. Mieszanka przypraw, zioła prowansalskie, majeranek, troszkę ostrej papryki, tymianek. Nadzienia dodam także sporo koperku. Na rozgrzaną patelnię wlewam około 1 łyżki oleju. Wrzucam kurczaka. Do kurczaka dodam także żołądki. Na samym początku one muszą dłużej się podusić niż wątróbka. Wątróbkę wrzucamy na sam koniec. Posypuję wszystko solą, delikatnie podsmażonego kurczaka i żołądki przerzucam na drugą stronę. I znowu troszeczkę posypuję solą. Posypuję niewielką częścią przygotowanych przypraw. Dorzucę 2 nieduże laurowe liście i ze 3 ziele angielskie. Nie dajemy dużo, bo to jest naprawdę bardzo aromatyczna przyprawa. Za bardzo by nam zdominowała na ziemię. Całość będę podsmażała jeszcze około 2 minut. Podlewam teraz wszystko wodą. Dodam warzywa
podniesie się poziom w takiej niewielkiej ilości płynu, duszę wszystko około godzinki. Około 2 szklanek wody powinno wystarczyć. Przykrywam pokrywą. Co jakiś czas przerzucam mięsko na drugą stronę. Przed końcem ścieram 2 pazurki czosnku. Dodaję pozostałe zioła i wątróbkę. Wątróbka szybciutko dochodzi. Wyłączamy palnik, mięsko już jest gotowe, teraz tylko już wystarczy wystudzić, obrać z kości, wszystko zmiksować w malakserze albo przekręcić przez maszynkę. Część sosu zlewam do słoika. Wykorzystam sobie do sosu. A w pozostałym moczę 1 kromkę chleba. Przyda mi się do przepchnięcia masy w maszynie do mielenia. Część sosu, w którym gotował się kurczak i podroby, odłożyłam do małej miseczki. Przyda się do smarowania kurczaka. Na sam koniec wrzucam chlebuś. Można go troszeczkę odcisnąć. Możemy masę zmielić 2 razy. Do masy dodaję 2 łyżeczki kopiaste kaszy manny. Ścieram gałkę muszkatołową. Dodaję jeszcze troszkę soli. Próbowałam masę wcześniej, bo jeżeli ją próbować, to właśnie teraz, bo wszystko było gotowane. Bo dodam do niej jeszcze 1 jajko. Wtedy już raczej nie próbujemy. Z uwagi na to, że jajko surowe może mieć tam jakieś bakterie, a lepiej uważać na takie rzeczy. Tej masy jest niedużo, więc dodaję tylko 1 jajko. Takie dosyć spore, a jeśli macie mniejsze, to można dodać 2. Siekam dosyć drobno, żeby dobrze przemycić aromat koperku do mięsa, do farszu. Wszystko dokładnie mieszam i gotowe. Kurczaka mogłabym piec w naczyniu, w tym, którym tu widzicie, ale ponieważ chcę, żeby ładnie się rumienił, przełożę go do niższego naczynia. Zanim to jednak zrobię, najpierw nadzieję kurczaka porządnie farszem. Od razu dobrze uwijamy. Najlepiej robić to łyżką. Kurczak już jest napakowany w farsz. Ponieważ mnie zostało dosyć sporo tego pasztetu, załadowałam jeszcze foremkę. Jeśli boicie się, możecie zwyczajnie zaszyć skórę, dlatego mówiłam, żeby tej skóry nie urywać. Dziurawię tą boczną skórę. Przekładam jedną nogę. W drugiej skórze zrobiłam również dziurkę. I wkładam w drugą dziurkę nóżkę. To jest bardzo wygodna forma. Przełożę kurczaczka już docelowo do naczynia i mamy zablokowanego kurczaczka. Resztką marynaty przesmaruję całość i zleję do tego tłuszczyku, który zebrałam z gotującego się kurczaka do farszu. Taka ilość pasztetu, dość niewysoki, pieczy się około 40 minut. U mnie od góry grzałka troszeczkę bardziej bierze,
dlatego warto dostosować to do swojego piekarnika i warto troszkę ten czas przedłużyć, bo jak widzicie, kurczak jest dosyć spory i chodzi o to, żeby wszędzie ta temperatura doszła. Kurczaczek jest przepyszny. Spróbuję jeszcze kawałek nadzienia, również przepyszne.